uciekam. Wysiadasz! Dawaj paragony, kurwa! Ej, chowaj klamę! Ja nie strzelałem, kurwo! Ej, nie strzelam do ciebie, a ty do mnie napierdalasz, pajacu, bo ci kurwa... Spokój, kurwa! Panie władzo, tu za krzakami do mnie strzelał, za krzakami do mnie strzelał. To. Konfidencie, co ty pierdolisz? Ty kurwo, strzelałeś do mnie bezpodstawnie, śmieciu jebany. Pojechaliśmy taksówką, kurwa. No wysiadłeś i dostałeś, kurwa, kulę od kogoś, a strzelałeś do mnie. Dobrze wyśmienicie odsuć się od funkcjonariusza podczas interwencji. Ostatnie ostrzeżenie. No co mi zrobisz? Co myślisz, że nie mam klamki? Też mogę cię odjebać. Wyśmienicie, odsuń się. Ale patrz, jak przypomowa, to chłop wygląda tam. Obok niego, no. To wiadomo. Od razu wiadomo, co się kurwa święci. No gdzie jesteś, bo ja chodzę tu z tym C4, stoję z tym policjantem tu. Co? Co ty masz przy sobie? C4. Wypierdalaj stąd szybko, kurwa. Zamkniesz ryja, czy ci wykurwić? Odsuwa się w tej chwili z komendy, kurwa, raz, w podskokach. Szmato jebana. W podskokach za komendy uciekać. Bo ci wyjebie kulę w łeb. Uciekasz z tej komendy. Chodź, podejdź jeszcze z 5 kroków. Za tym jest komenda. No ale to jest bomba chodnik, miejsce publiczne. Bomba pierdolnie, to zniesie cię stąd. Bomba pierdolnie jedynie jak wcisnę guzik na telefonie, pajacu jebany. Ja mam na bodykamie, jak przyznaję się, że ma kurwa wszyscy do czwórki. Ja mam twoją starą na bandykamie. Kurwy mnie zwinęły z dupy, pizzę jadłem na ulicy. Chłopie, no nie ma co chodzi. Oni mówią, że jakąś komendę chciałem wysadzić, ty. Komendę wysadzić, kurwa. Ja, ty masz klamę? Ta, ze sobą. A kam masz? Czekaj, zaraz ci powiem, bo się napiję wody. Okay. Ja, ty miałeś merca, co z twoim Mercedesem? Mam. MK2 mam, pistolet. No to dawaj tego merca ten. A on dwuosobowy, nie? No. A kurwa. Ty, MK2 mam pistolet, dostałem za darmo. O Jezus, kurwa. Kurwa, co za baran. Ja pierdolę, no. Widzisz, że skręcamy, skurwysynu. Stary, co ty robisz? Sorry, gościu. Ile masz kolego, ile masz paragoników? No czekaj, teraz musisz nam naprawić auto, kurwa, no. Ile masz paragoników, kolego? Wyjechaliście pod prąd. A ile masz paragonów, kurwa? No, uciekam. Wysiadasz! Dawaj paragony, kurwa! I co tam? Ej, chowaj klamę. Ja nie strzelałem, kurwo. Ej, nie strzelam do ciebie, a ty do mnie napierdalasz, pajacu, bo ci kurwa... Spokój, kurwa. Napierdala do mnie jakiś pajac. Ja udziału nie biorę w strzel... Pa, dalej strzela. Ja zachodzę, on strzela. Zobacz, jaki debil. Szybko, dawaj. Podaj się, czy nie ruszaj. Panie władzo! Panie władzo, tu za krzakami do mnie strzelał, za krzakami do mnie strzelał. Trzymaj ręce w górze, trzymaj ręce. Trzymam. O, to ten, co zabiliście go. Konfidencie, co ty pierdolisz? Ty kurwo, strzelałeś do mnie bezpodstawnie, śmieciu jebany. Pojechaliśmy taksówką, kurwa. No wysiadłeś i dostałeś, kurwa, kulę od kogoś, a strzelałeś do mnie. Spokojnie. Mu kurwie buta zajebie zaraz. Odejdź. Konfidencie, kurwa. Odejdź, bo mu wykurwie kopa. Nie chcę was uderzyć, kurwa. Odsuń się od niego. No ja pierdolę. Dobra, spokojnie. Pajac jebany. Dobra, pan się oddali stąd. Ja co czekam na niego, aż on wstanie. Aż go podniosą, mu nogi połamie. To potem pan go złapie na streetie. Proszę się oddalić na razie. Czekaj, to powiedz chociaż kurwo, jak się nazywasz i idę stąd. To będę wiedział, kogo szukać. Joe, dobra, Joe. To się widzimy niebawem. Halo, ej, weź od niego dowód. Weź od niego dowód, jak on się nazywa, bo go połamie zaraz. Dobrze wyśmienicie, odsuń się od funkcjonariusza podczas interwencji. Ostatnie ostrzeżenie. No co mi zrobisz? Co myślisz, że nie mam klamki? Też mogę cię odjebać. Wyśmienicie, odsuń się. Ej, masz, ja się pomóc za kosz? Halo. O, pan jest z MC?
Jebani gangsterzy. Panie medyku, jakoś pomóc. Opatrzysz mnie? Gościu, ty. Ja nie mogę, to jest niestety wyszedłem go. Taki gangster jesteś na dychę. Ty do mnie mówisz, kurwo? Dobra, ale to do kogo, osobę, kurwa? Zostaw mnie na osobę, proszę. Ale co, ja brałem udział w jakiejś strzelaninie, pajacu jebany, do mnie... A co się plujesz, kurwa, gościu? Spokojnie, proszę odejdź się, proszę. Proszę odejdź. Nie przeszkadzajcie lekarzom, panowie. Pajaca, kurwa. Wszyscy się chyba w ciebie maseczką. Zamieszany był w to? Proszę pana, widział pan? Tak, no przecież napierdalali do mnie, staryfy, kurwa, śmiecie. Ty konfidencie jebany celu, jebany stupę. Nie mów takich... Ej, słyszysz? Ej, słyszysz? Jeszcze raz powiedz słowo. Jeszcze raz powiedz słowo na C. Konfidencie pierdolony. Konfidencie jebany w dupę. Ty kurwo jebana za dychę. A pan postrzelony? Tak. O, siły dużo pan ma. No mam. Ostatnie kurwa tchu jebane przez konfidenta jebanego. O, człowieku. To jak się nazywasz? Wasiliew Sergiejew, konfidencie. Na ten moment pan się trochę odsunie. Ale ja tylko... Ja żadnych zeznań nie składam, to po pierwsze, tylko teraz mówię... Teraz nie, a powiedziałeś, że to my, frajerze. Ty zamknij mordę, śmieciu. Panie Batelu, proszę odejść. No nie taka prawda jest. No to nauczy się, żeby nie napierdalać do zwykłych ludzi, ty. Ale to wy w nas, kurwa, wjechali wszyscy do nas strzelać. Dobra, spokojnie. A, spokojnie, obywatele, jesteś ranni. Jeżeli macie siłę kłócić się z drugim obywatelem, spokojnie, leźcie na tych... Oddychajcie powoli, nie rozmawiajcie. Ja idę na bok. Wszystko w porządku? No zaczęli do mnie napierdalać z tej taksówki. Stachu, co jest? On zaczął napierdalać z dupy, tak o stoję z rękoma, mówię nie strzelaj do mnie, bo nie strzelam do ciebie. On kurwa chyba z 10 naboi i w niebo strzela, ty nie trafia. Bierze się za broń, nie dość, że nie umie strzelać, to jeszcze na siłę chciał mnie rozjebać do końca. Dobra, czyli zaatakowali, zramowali wasz pojazd i zaczęli strzelać, tak? Tak. Dobra, dowód osobisty mi daj, spisam sobie twoje zeznania. Stanisław Chmura. Jeszcze będzie mnie od konfidenta wyzywał, kurwa strzela do mnie tutaj, kurwa dostałem w nogę. Jeszcze potrzebuję, wiesz, opieki medycznej teraz. Dobra, potrzebujesz opieki medycznej, tak? No. Dobra, to jedziesz na szpital, też tu zaraz nie ma. Dobra, masz dowód? Przedam się już. Kurwa. Albo chodźcie, przetransportujemy mnie na szpital. Nie poszanowali życia, kurwa, śmiecie. W ogóle. Chodź, Mura, chodź. Ja to potrzebuję ich dane później na kartce, bo i będę łapał. Zamknięte dane. Kurwa, szybę wybiłem. Pierdolę, Chmura, już mi... Kurwa, czekaj. Od telewizji, kurde. Nie, panie kakao, nie, bo nigdy więcej nie polecę pana gazety. Nie jedzie pan. Panie, ja tylko zdjęcie taksówki spierdalam. O, to obserwuj sobie. Kurwa, z kamerą wysiada z brabusa, to jest to. Muszę zadzwonić do znajomego. 216 plus 1, 10-5 szpitalek z jednym obywatelem. Kurwa, nie wiem, czy mi kuzyna tam nie postrzelili w tej strzelaninie. Bo nie odbiera telefonu. No spokojnie, spokojnie. Przetransportujemy na szpital. A jak się twój kuzyn nazywa? Jerzy. Jerzy Chmura, tak? Mm. Znacie przecież. Tutaj pan, ten co kieruje, zna doskonale. To. Skąd jeszcze znam? No to nie jest tak, że policja, każdy policjant to jakiś wróg, kurwa. Mnie od konfidenta zaczął wyzywać. No to te Chmury jak my ziomki. No właśnie, znamy się trochę. Nie od dziś, nie od dziś. No właśnie. Czy przydupasy jadą po taksówku, pytam się, ile masz paragonów? On mówi 7. Mój ziomek zaczął celować do niego i mówi, żeby wysiadł. Chcieliście go jebać na paragony, człowieku. Przecież te paragony to jest droższe od koksu. Tak? No, panie medyku... To temu do mnie napierdalał. Tak. Co? Panie medyku, tutaj mamy rannego obywatela, prosimy się nim zająć. Ty, ale wiesz, jak ja tak z łapami, on do mnie strzela, ja bez broni w ogóle, nie? On strzelał. Głupota, kurwa. Bal na pizdę. Co się dzieje? Ale pan się uspokoi, bo... Przepraszam. Nie, przepraszam. Bo tutaj już to wchodzi do swojej granicy. Powiem, kurwa, co się stanie, takie nic nie robienie. Coś robić, a my nic nie robimy.
pchacie nic do przodu, pchacie tylko do tyłu. Ten z torbą od Adama, to wiem, no pamiętam go, miałem numer do niego. Najbardziej mi zależy, żeby tych kurwa złapać, nie? Tego w czapce. Tego w czapce kurwa, z czerwonym znaczkiem. Tego w czapeczce jebnę. Kiedy foto na Insta? Na razie nie ma. Żadnych. 10-60. Zrobię czasami dom. Skolą pana. Co tam, kolego? Co tam? No wyzywałeś mnie trochę. Co? Control, to już cię rozjebałeś, to cię zwyzywałem? Zwyzywałeś mnie, strzelałeś do mnie. No nieźle. A twój ziomeczek co zrobił? Jaki ziomeczek? No ten skramaczo, kurwa. Ja nic nie wiem. Wyjechaliśmy sobie gościu taksówką, kurwa, zwyczajnie. Ale jak ja trzymam ręce, tak nie mam pistoletu, to czemu do mnie strzelasz? Dobra, panowie, spokojnie, mi kurwa, kiedyś... tutaj jest komentem. Dobra, ja już mogę iść. Do widzenia. Na razie. Pies cię jebał. Możemy porozmawiać, kolego? Nie. Zero, zero, halo, halo. 837. Kury zakupić? Kury? Co ci chcecie kupić? No siema, kurwy mam do rozjebania na szpitalu, przyjeżdżaj. O, kurwa, cię raz stawu, ale kurwa my komendę sadzamy. Za ile? O, kurwa, no już przygotowujemy się, ten stary wielki dzień dzisiaj. Pójdź z tymi kurwami na szpitalu może. No dobra. A u komendę wypierdolę im powietrze, całe miśle rą. To przyjedź po mnie. No jadę pod ten szpital, jadę. No. On mi wyjazd blokuje. To nie blokuj mi wyjazd. Uwaj, bo masz chodnika jeść teraz. Teraz wszystko będzie wyjaśnione, proszę państwa. Nie ma co się stresować. Kurwa, gdzie mój Mercedes? Nie ma, na odholowniku. Byczki zostawcie łapę do góry. O kurde. Obowiązkowo. I udostępnijcie streamka. I każdy nowy... Ej, chodź na chwilę. No nie, na nie chwilę. Mogę, nie mogę, nie mogę. Każdy nowy patron dostaje zapro ode mnie na fejsie do znajomych. Tak. A, tam 6 jest chyba. Dobra. Dawaj, Stasiu, do bagaja. Jak to się robiło? A Y. A nie, tam musisz wiesz. Ma na stał. Siema. Siema. Jechaliśmy z Jerzym taksówką i z kolegą. Kamaczo jechaliśmy. Jechała taksówka, przejechała nam drogę. Wysiedliśmy i jeden od nas celował. Jeden od nas celował do nich. Słychać mnie? Tak. Pogadamy później. No, jeden od nich celował do mnie. To jest telefon, gala stara prukwo. Wyszła taka z dupy strzelanina, gdzie ja nie miałem ani klamy w ręku, ani dłonie do góry, wiesz, poddałem się. A chłop do mnie strzelał chyba z 10 pocisków i mnie zabić nie mógł, kurwa. I krzyczę do niego, kurwo, nie strzelaj, bo nic nie robię złego, nie? I kurwa, tak mnie zwyzywał, tak mi podniósł ciśnienie i spina jest i na szpitalu teraz był, bo go psy... Teraz robimy plan taki. Kurwa, stara, z telefon gada! Nie, on z nami gada! To jest telefon! Nie, to po prostu ci się wydaje. Tak? Tak. Co? No, auto do nas gada. Co? Serio? Tak? To jest 837 ID. Nie ma przyszłości. Było 837? Było? Ale nie gada do nas. No, to panuj, kurde. Dobra, zbanowani będą oni, nie trzeba ich zabijać. Dobra, zagadałem kurwa z Bogiem, pomodliłem się i no. Sytuacja będzie załatwiona w sposób bardziej agresywny niż zabicie na wyspie. Dawaj nas po swoją chatę. Bezpowrotnie czy co? Bezpowrotnie. Skąd wiesz?
Bo mi Jerzy powiedział. Wyjdź sobie meeting B na dzisiaj. Bo ty... O, Stasiu. Co? Jest plan, dzisiaj nie denerwuj się. Są kurwy na tym mieście jak wszędzie. Wiesz, ich się nie pozbędzie. Zawsze będą no. byli i są, nie chuj to. Dzisiaj mamy plan wypierdolić komendy miśle razem z psami w powietrze. Plan jest taki, za chwilę przyjeżdża Willy i Abdul. Przybierą się za kurierów, dowiozą tam paczkę. Napiszemy SMS, że jest zamach na komendę. Gdy policja przyjdzie, zobaczy co się dzieje w środku, wypierdolimy bombę. Dobra, zajebiście. No, tak, trzeba poczekać na ekipę jeszcze. I się nie nerwuj, Stasiu. No już mi przeszło, bo już będzie bezpowrotnie chłopy dostaną. No i dobrze, kurwa, bo te, takie przygłupy to wiesz, niepotrzebne są na mieście. Tak. Za chwilę będzie mało, poza chwilę będzie Willy, za chwilę będzie Abdul. Bądź co, podczymy do planu. Ciuchy z pieprzonych lub peczów, za to przyznać jedy smak. Mama chciała nam wszystko dać, choć wiem, nie było jej stać. Powiedz, jaka kara grozi, jak słabka. Za wydarzenie komendy dostaniesz stary 10 milionów kary. 10 milionów i rozprawa, jak Joker. 10 złotych. A, rozprawa jeszcze, aha. Jeszcze rozprawa, nie widziałem. A nas złapią? No nie, bo my tego nie robimy, tylko my patrzymy i wiesz. Wysyłamy chłopa. Aha. Aparatu w telefonie będziemy patrzeć, jak komenda wybucha z policją. Dobra. Dostał tam, nie umiem. No zajdzie będziesz. No kurwa, zajdzie będziesz. Ja za 10... Pierdolnie ty z tym małpa. Za 10 minut będę. Ej, nie masz tego brabusa? Ej, nie mam. Na holowniku? Tak, wszystko. Dobra. Kurwa, to coś powiedzieć, nie nastaje jakie chuj na weselu. Chodźcie, zjemy. Kurwa, nie macie normalnego auta. Janina, do bagaja teraz. Nie macie normalnego auta. Janina. Co? Do bagaja teraz, ty. Ej, nie macie normalnego auta? No nie mamy, Stasiu. Kurwa. To też jest git. Ile to kosztuje? Kurwa, to ty go nie kupisz na mieście, chłopie. Kurwa, chłopie, co ty robisz? Ja pierdolę, czemu wyjebałem? No. A stał wkurwiony, jestem się troszkę denerwuję tym wysadzeniem komendy, powiem ci szczerze, wiesz? No. Pamiętasz, jak gadaliśmy o dwóch tabletkach? To powiem ci, nie ma lipy, jest okej. Okay. Zajebiście. Kurwa, całe szczęście. No. To się, bo... Czyli dobrze, tak jakby trafiłeś w to wszystko. Kurwa, jointa spaliłem niechcący. O, ale mnie zadupcyło. Ty musisz wysiąść wejść jeszcze do fury. Serio? O, bo kurwa pod siedzenie wpadłeś, wiesz? Ale bagniaka? Nie, zwykłego blanta. A, to chuj. Ole mnie porobiło. Jezu, za mocno. Dobra, gdzie jest ten Willy? Zadzwonię do niego. Ten nie odbiera. Kurwa, ale przypał. Dziękuję za 2000 łapek. Zajebiście jesteście. Mega szybko dojebaliście to. Taką z bomby, żeście to... Długo cię na mieście już? Ja ci mogę powiedzieć, ile jeszcze będę na mieście. A, to ile jeszcze będziesz? Około 2 godziny, 10 minut. O kurwa. Podziałamy dzisiaj. No. Po rozkurwieniu komendy odpierdamy napad. Chyba, że wprowadzą kod czarny. Pewnie wprowadzą. Zapewne, kurwa, jak komendę rozpierdoli, no to... Ty stara kurwo, zamknij ryj tam. Ty zamknij ryj, kurwa. Z kim się ruchałaś ostatnio? Twoim tatą. Dobrze było, czy słabo? No, mówił, że ma w niej tego syna. A, ale to nie wiem, bo ostatnio dwie dupy, które robił, dzwoniły do mnie, żebym poprawkę po nim zajebał, bo słaby jest. A, no to nie... O kurwa. To nie wiem, to chyba nie wiem, gdzie był. To takie robiłem, wiesz, ja to nazywam Michael Jordan, z wyskoku musiałem wjeżdżać, tak. Takie pompki bez majtek, no, za 3 punkty. Może i dobrze dupcył. No jak? Ja go wyzywam, kurwa. Ktoś jedzie. A jedzie, dobra. Zajebisty samolot kurierski. No nie, no jedzie, nie widzisz? Już jedzie, ja nie mogę, bo ja mam klucze do domu. Dobra,
Masz Arafatkę? Chodź, Willy. W obstawie musi jechać, musi w obstawie jechać. Daj mu bombę. Idę, chodź po bombę. O, taką kurwa kupiłem, pa. Ładuj się, Jerzy. Zajebiście. Ole, będzie detonacja, pierdole. Wyjebiemy komendę w powietrze. Ty, ale jakaś właśnie, patrz, ten gościu za mną jeździł, widzisz? Ta, napisałem odbiera. Tylko, że mi ryj wydać, ale ta maskę musiałem ją zapierdolić. Wsiadają? Halo? Halo? Kurier. Kurier, podejdź do mnie. Stary, mamy akcję, nie odpierdaj maniany teraz, please. Dobra. Ma. Ty wiesz co mi chłop powiedział? Masz, pokaż. Rzucasz G. Uważaj. Ja do Bemki się podsunę. Ale jeszcze nigdy kurwa nie wysłałem, co? Ja uprowadzę, okej? Okay? Zejdź, suseł. Suseł. Dobra, to ja tym jadę swoim i chuj. Robimy kurwa konwój robimy. Wsiadaj, suseł. Wsiadamy. Dobra, ale słyszysz? Jeszcze to jest takie jedno pytanie. No. W którym miejscu to wypierdolić, wiesz? Gdzie to podłożyć? Na recepcji, na recepcji. Dobra, dobra. Ej, gdzie jest mopa? Eris. Ja będę strzelać pod komendą, zbejtuję ich. Ja już będę strzelać pod komendę. Czekaj! Jedziemy na komendę, go! Na komendę, jazda! Jazda! Wyprzedź go i coveruj go. Tu w lewo, żeby nie było przypału. Dobra, to krzyć. Pa, kurwo jebana! Kurwa, mamy problem, będziemy mieli z dowiezieniem tego towaru. Bo kurwa, obserwują nas, kurwy. Drzwi się otworzyły. Dobra, chuj, nie wypadnie, masz tu bombę? No, bo nie. Ta. Ciszej, kurwa. Halo? Jak się zwa? Komenda wysadzana będzie, zostawcie łapę do góry. No. Gdzie ten GTS? Ubezpiecza z tyłu. Właśnie go nie ma. To nie wiem. Kurwa, my nie ubezpieczymy, wystarczy nas dwójka. Jerzy, co tak cicho jesteś? No i skupiam się na tym, na akcji. Stary, sprowadzi to. I tam jak chuj obciążenie jest. Ale patrz jak przypałowa, ten chłop wygląda tam. No. Obok niego, no. To wiadomo. Od razu wiadomo, co się kurwa święci. Jeszcze BMK z przodu. Dobra, powoli teraz. Dobra, ja pierdolę, akcja. Lecisz, gościu, stąd, kurwa, widzicie ten chłop, który tu przyjechał przed chwilą? On był, wysiądź. On był ten sam co pod tym. Ah. Dobra. Co się dzieje? Kto to? Kto to? Jeźdź do przodu. Dobra. Nie, będzie wysadzał.
Co się dzieje? Co się dzieje? Na komendzie się strzelają! Strzelają, porywają policjantów! Na komendzie porywają policjantów! Proszę oddać od radia, macho! Jezu, co się dzieje? Na komendzie, dym! Policja na ziemię! Ale to nie on, to nie on! Osoba z bronią długa! Kurwa! Udało się? Dasz radę mówić? To ja! Czego strzelasz do mnie? Pojebał was! Co z wami? O, kurwa, co się stało? Dotrzymaj się, dotrzymaj się, stup! Co tu się dzieje? To ja, ty jebany idioto! Na ziemię, na ziemię! Ziemia... Na ziemię się położył, na ziemię! A ja nie jestem od nich! Ty głupi! Ja kurwa, sam nie wiem o co tu chodzi, kurwa. Czemu wy... Wszy głupy jebane! Co wy robicie? Czemu wy... Co się stało? Jezu, ile policjantów! Ja pierdolę. Nie wierzę, co to jest, kurwa. Zamknęłaś się? Co się dzieje, panowie? Janina, interwencja jest, istąd. Co tu jest grane? Ktoś mi wyjaśni, bo ja nie rozumiem. No pan z pompą biegał. Wpadli jakieś chłopy z długimi. Wpadły jakieś chłopy. Tam zobacz, kurwa, co się dzieje, tam. Ale wy nie wiecie, nie widzicie, kto to jest? Rozkuj mnie. Co tu jest grane? Co to się dzieje? No wpadło, kurwa, pięciu chłopa z pompami, zamaskowani i chuj wie, o co chodzi. Na komendzie ponoć są. IMS wezwane? Pytam się, czy IMS wezwane. Ta, już jedzie. Ktoś poszczelił. Ale odejść proszę, proszę się rozejść, już. A to nasi koledzy, my ich na szpital bierzemy. No dobra, Stasiu. Zaraz przyjdzie. Jestem poszczelony. Czemu? No kurwa, zjawiliśmy się w nieodpowiednim miejscu o złym czasie, stary. Przecież myśmy nic nie zrobili, stary. No jeździło za nami od pewnego czasu, te duże czarne auto i wysiedli, kurwa, w pięciu. Weźmy przecież, proszę. Pierdolisz. Ta, to z tamtego czarnego auta dużego wysiedli, z dupy. Ja pierdolę, kurwa. Nie wiem, co się stało. Idioto, jebany. Chyba co, no dostałem skórkę, no pod komendą. A ten, kurwa. W jakie miejsce? W które miejsce? Ty. W lewą rękę. A ten z torbą Playboya, co tam idzie za nimi, to przecież jest od nich. Ty kurwo. Który to powiedział? Tam jest, chodź zobacz. Który to powiedział? Weź się pan na bok. Oła. Tu macie chłopa przecież, co strzelał, kurwa, razem, tylko schował broń, ej. Został opatrzony? Nie. Apteczkę przyniosę. Dobra. Hej! Pan nie pierdolę. Czemu tu? Co się dzieje? Czy bomba? A jakbyś strzelił w zamachowca, jakbyś bombę wysadził wszystkich, by pozabijał. Podaj bandaż, podaj bandaż, jakiś opatrunek, szybko. A co się dzieje? Ktoś miał bombę? Czyj to pies? Lekarza! Dajcie mi lekarza! Wzywał ktoś tych medyków, czy nie? Już jadą, słychać sygnały. Już są. Teraz zamknijcie drogę wokół komendy Mishrow. Nie wstaj tej blokady. Nie chcę, kurwa, nikogo widzieć w środku. Karetki, proszę, chodnikiem, chodnikiem w karetki. Dzień dobry. Dobry. Udzielam wywiadu. O, pan udzieli wywiadu. Zapraszam tu. Do kamery. Do kamery. A więc tak. Panie, co tu się stało? No kurwa, byliśmy z ziomeczkami w aucie. BM-ką, M-pioną. I jechał za nami duży van czarny. Nagle pod komendą zjawia się pięciu chłopa z długimi, wysiadło z tego vana i zaczęło napierdalać do nas, do policjantów. Z jakiej broni i w jakim celu? Kurwa, shotguny, cel nieznany. Nieznany. Tak, shotguny, cel nieznany. Jakieś dodatkowe rzeczy w rękach? Proszę się oddalić na minimum. Panie Marku! Marszal, jestem za barierkami. Ale wszystkich z komendy proszę polecenie na bezpieczną odległość za komendę. A jestem za Pritim. Jak pierdolnie, to raz i wszystkich ale nas nie będzie. Ale nie rozumie pan, że jest polecenie, żeby oddelegować. Ale jestem za Pritim. Mnie to pierdoli, ja wywiad teraz udzielam. To będziesz fasolką. Mnie to pierdoli. Będę fasolką. Pan jak się nazywa? Stachu Chmura. A, Stachu.
No tu, obejmijmy kamerą. Są dziennikarze, mogą... Stachu, no to będziesz, będziesz fasolą. Dziennikarze, z góry nagrywajcie, z góry. O, ale ja już mam, wszystko, rozumiesz, jak chłopy tam biegły nawet. Masz? A ja wszystko mam. Tak, ja mu dałem. Tak, Stachu mi dał. A ty to mi dałeś? Patrzę, proszę wezwać saperu. Nagranie. Nagranie? No wyślę ci na maila, zara. Czekaj, zmienię tylko mikrofon. Tak, zmień mikrofon, weź digidonga mniejszego daj. Chodź mordo, kurwa, wbijamy na komendę. Ale po co? No jak po co? Ciała są postrzeleni. Ale ja nie jestem medykiem, wiesz, ja jestem kutasem. Kurwa, a ja jestem nikim i biegam wszędzie. A, to baw się dobrze, Stachu. Zobacz, z lewej masz jakiś typów. Tak, fluj. Stachu, dawaj reportaż. Kameruj tego psa, kameruj tego psa. Wyłączcie te syreny w Radzie Boże. Stachu, zrób wywiad jakiś. Wywiad? Kurwa. Pyta PL z tej strony. Dzień dobry. Pyta PL. Dobry. Ja wiem, co się stało. Co się stało? No przyjechało czarny van, wysiadło 5 chłopa z długimi, zaczęli napierdalać do policjantów i do mnie. No. A ten był z nimi, kurwa, i on tu se teraz stoi luźno. On jest za kurwa. No ja nie widzę, żeby on był za kurwa. Wyparował w chuj. O tego właśnie widziałem, o dokładnie tego. On napierdalał, wszyscy tak wyglądali jak ten, no. Marek. Wiktoria. Siema. Przez tych skurwieli straciłem C4. Co stracił pan? C4. Co zgubiłeś? C4, kurwa. O kurwa. To takie klocki były, tak? Tak. A, no okej. A samoprzylepna czy jak? Zajebista, kurwa. Gdzie mój kolega zamaskowany, owinięty, kurwa, chustą? Miało być zabawnie i nam wszystko zepsuły, kurwy jebane. A, to byłeś ty? Co? A to ty tutaj próbowałeś coś ogarnąć? Nic, ja nic jeszcze nie powiedziałem takiego. No powiedziałeś, że kolegów ci zawinęli z C4. No kurwa, ja mam C4 w torbie. C4, halo. C4 w torbie. Halo. Ja jestem dzielny. No gdzie jesteś, bo ja chodzę tu z tym C4, stoję z tym policjantem tu. Co? Co ty masz przy sobie? C4. Bo ty dalej stąd szybko, kurwa. Czemu? No przypał, stary, chodź ty tu. Do BM-ki dawaj. Gdzie jest BM-ka? Tutaj. Czekaj. Straży pożarnej. Panowie. Straż pożarna. Panowie. Możliwe, że jest chłodnek wybuchowy w środku komendy. C4 mam, gdzie mam zanieść to? Chłop, a policja wyjebane. C4? Jakie C4? Żartuję przecież, durniu. Jakie C4? Przecież żartowałem. Pan odejdź. Gdzie ja muszę do BM-ki się dostać niebieskiej, tam jest. Jakie C4? Dawaj tutaj, już nie rób sobie tam jaj. Gdzie jesteś? No kurwa, tutaj w BMW. Jakie BMW? Za tobą, no. Dobra, mam to C4, uciekamy. Żartuję, kurwa. Mamy C4. Ty no, masz czy nie masz? Ale łeb, no przecież o to chodzi, przecież jest beka. Co? No nie, mam przecież bekę kręcę, bo nie wypał. Zawinęli tego chłopa z T4 chyba. On został postrzelony, mu torbę otworzyli i on miał to, wiesz? Przecież pies powiedział do niego, pojebany jesteś, takie rzeczy nosisz, mógłby być wybuch. No. Siema. Proszę się oddalić przy pana stacji. Najpierw się przywitaj. Dzień dobry przy pana, witam pana bardzo serdecznie. Proszę o oddalenie. Nie mogę, ja tu mam misję do zrobienia. Jaką misję przy pana, niech pan się oddali, no kurczę.
komendy w tej chwili. Zamknij tego reja, bo ci wyjebie liścia. Odsunie się pan kurwa w tej chwili z komendy. Zamkniesz reja, czy ci wykurwić? Odsuwa się w tej chwili z komendy, kurwa, raz, w podskokach. Szmato jebana. W podskokach za komendy, uciekaj. Bo ci wyjebie kule w łeb. Uciekasz z tej komendy. Chodź, podejdź jeszcze z 5 kroków. Chodź. Z tej komendy w tej chwili. Chodź. No chodź. Z tej komendy w tej chwili, odsuń się od teraz. Nie jestem już pod komendą, ruro pierdolona. Odsuwasz się w tej chwili, kurwa, ostatni raz powtarzam. Tu już nie ma komendy, psie jebany. Za tym jest komenda. No ale to jest chodnik, miejsce publiczne. Bomba pierdolnie, to zniesie cię stąd. Bomba pierdolnie jedynie jak wcisnę guzik na telefonie, pajacu jebany. Zapraszam pana, na drugą stronę ulicy. Ale po co? Zapraszam pana. Chyba macie coś do zrobienia. Mamy coś do zrobienia, zapraszam pana na drugą stronę ulicy. Oxford 3-5, Sierżant stopnia drugiego, John Howard. 3-5 do 23, poproszę cię na moje 20, na moście. Dowód osobisty, proszę. Zemana. Stanisław Chmura. Gdzie ta pana czwórka jest? Jaka czwórka, co ty piłeś? No, przecież chwilą ci nie krzyczałeś, co chwilę, gdzie jest czwórka w BMW? No to nie wiem, nie wiem o co ci chodzi. Jak to zawijamy? To tak chodzisz sobie tak z dupy i pierdolisz o jakieś C4 do każdego? Żeby wyrobić statystyki na komendzie, kurwa? Wypierdalaj! No to wypierdalaj, bo nie... No to gdzie to masz nagrane? Byłeś z kimś, byłeś sam. No to moje słowo przeciwko twojemu słowu. No to wypierdalaj! No to wypierdalaj teraz stąd. Bo chuja masz do powiedzenia. Proszę unieść ręce w górze. Mogę ci unieść ręce, kurwa, twoje do góry za chwilę. Ja mam dowody, ja mam dowody! Ja się kurwa słucham, czy nie? Kurew się nie słucham. Zabierzcie go na komendę. On też może być związany z tym wszystkim, ponieważ... Otwieram sobie drzwi. Ja mam na bodycamie, jak przyznaję się, że ma kurwa wszyscy do czwórki. Ja mam twoją starą na bandycamie. Howell, jedź na komendę, zajmij się anabolem. Chodź Howell, chodź do nas, do kamera chodź. Bierzcie mnie na minut, do anabola. Anabol jest na Davis. To na Davis, no to nie wiem gdzie on ma. ...35 w drodze, jestem. Fajne syreny. Przechwyć tylko z zakładników. Siema. Dobra. Siema Stachu. Kurwy, mnie zwinęły z dupy, pizzę jadłem na ulicy. Zapraszam. Ten co tutaj? Ciągle mnie gdzieś zapraszają. Ty zaprosić ich, kurwa, na solówkę? Chłopie, no nie wiem o co chodzi, oni mówią, że jakąś komendę chciałem wysadzić, ty. Komendę wysadzić, kurwa. Foxtrot 3-5, sierżant stopnia drugiego, czy podczas przeszukania znajdę rzeczy, przedmioty, które mogą zagrać? Nie znajdziesz. Halo? Co tam? Kurwa, jakieś wysadzenie komendy podejrzewa. Ja sobie łowiłem ryby w rzece, kurwa, a ci mnie zgarniają, chłopie, słotowcy. Co ty gadasz? Pierdolnięci są. No kurwa, ja stałem pod komendą, szukałem cię wszędzie, gdzie ty możesz być, cię nie znalazłem. No i chuj, no i mnie powinęli, ty. Podbiegł do mnie, że ja coś gadałem o C4, że ja mam na telefonie coś, że mogę wystrzelić. Ja pierdolę, kurwa, co oni sobie wymyślają, ty. Ja sam był, nie miał na to świadków ani nic. No właśnie. Pierdoli, że coś ma nagrane na bandycamie. Ja mówię, że starą swoją może mieć nagraną na bandycamie. Aha. To ja dziękuję. Proszę pana, na wniosek pana szefa jest pan wolny. Do widzenia. Dobra. Proszę pana, 03. Nie uczono na akademii, że formularze są najważniejsze, a pan... Do widzenia. Do widzenia.
Udało się. Powiedział komuś, że mamy bombę. Najlepiej na komendzie. Jedziemy? Ty na to steryt. Aż to idzie. A nie wiem, że to czerwona kurtka już, kurwa. Siema, Abdul. Siema, co jest? Ja pierdolę jaja, nie? Jak patrz, co miałem w celi, skurwysynu. W prachocie są, bo jest dużo psów. To tam się odpierdoliło, kurwa. Głoby, zgarnęli nas, kurwa. Za co nie wie, kurwa? Nie, w ogóle, że oni wiedzą, że mamy gang, złom gang i że mamy bazę na go. Co? Dobra, ej, dobra, tu jadę po telefon. Sami swoi są? Co? Nie wiem, czy to nie jest zjebane. A teraz sprawdzę. Dobra, to pojedzie, dawaj, podbiorę. Kto tak krzyczał? Nie wiem. To nie ten z uszami? Chyba tak, nie. Dobra, jakieś auto trzeba ogarnąć. No otwórz. Kurwa, próbuję otworzyć, no. Kurwa, wiesz? Panowie. Halo. Chyba trzeba się porozdzielać, bo jest... No. To kurwa wszystko za nic, stary, nic nie zrobiliśmy. No ale to przed... No przed... Mają mój telefon, ja sobie kupię swój, ja mam karty, mi SIM nie zabrali. Kto takie obelgi krzyczał, kurwa, na tej komendzie? Potężne, jeszcze krzycząc, nie? Obelgi to tam nic. Najgorsze jest, jak ktoś na streamie jakoś mega głosu nosi. Bo wiesz, klnąć możesz sobie, nie? Tam delikatnie. Ale jak podniesiesz głos i to potem oglądasz na powtórce, to zagraniczna administracja odbierze to za taki ofens, że chłopie. Mówię wam, najgorsze przekleństwa wypowiadane szeptem nie działają tak, jak te lajtowe krzyczane. Naprawdę. Najgorzej jest zjeść mordę, nie?